Witajcie, witajcie, drogie panny. To ja, Magdalena Rutkowska i mój kanał Tarot i Magia. I witam was bardzo serdecznie w horoskopie na sierpień 2024 roku. I bardzo silny, bardzo mocny miesiąc ze względu na ósemkę. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni, że bardzo często w sierpniu gdzieś wyjeżdżamy, bo jakby nie było, są to wakacje. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby wykorzystywać różnego rodzaju okazje zawodowo-finansowe albo uporządkować wcześniejsze sprawy finansowe. Być może coś macie do uporządkowania, do sprawdzenia, być może do odzyskania pieniędzy. I teraz tak, informacja dla wszystkich panien jest taka, że niestety jesteście w takim troszeczkę trudniejszym okresie energetycznie, bo jeżeli oglądacie moje energetyki czy horoskopy, to wiecie, że przed urodzinami zawsze 52 dni są to tak zwane dni krytyczne, czyli możecie mieć słabsze nastroje emocjonalne, możecie mieć tendencję do melancholii, depresyjności, czy może wam się po prostu nie chcieć robić różnych rzeczy, bo energia na przykład wam spadnie, tak? Czy ma prawo tak być? Ma prawo tak być. I kiedy zaczynajcie nowe rzeczy? Kiedy ryzykujcie? Po swoich urodzinach. Ale pamiętajcie też, że 3 września 2024 roku, nie pamiętam o której godzinie, ale można sprawdzić nawet w internecie, jest zmiana lat numerologicznych. I znowu, nie dość, że przed urodzinami jesteście, to jeszcze trochę ten okres taki niepokoju, nerwowości, który zawsze jest przed zmianą lat numerologicznych, może wam troszeczkę, tak powiem brzydko, dokopać. Ale jaka jest na to rada? Przede wszystkim nie wchodźcie w niepotrzebne emocje i nie żyjcie w pośpiechu. Zwolnijcie tempo, zobaczymy też, co karty pokażą, róbcie wszystko w swoim tempie, tak aby było wam wygodnie, dobrze i zgodnie ze sobą. Słuchajcie, w tym miesiącu The Dark Mansion Tarot, potęga myśli Louise Hay i moje ukochane karty anielskie. I już wyciągam, wyciągam, wyciągam. Najpierw karta Louise Hay, jakie jest przesłanie z niebios od Louise Hay na sierpień dla osób urodzonych pod znakiem panny, ewentualnie mających ascendent w pannie. Słuchajcie, spełniam się w pracy, czyli sprawy zawodowe będą dla was ważne. A jeżeli na przykład ktoś powie, ale ja nie pracuję, bo jestem emerytką, to ja bym powiedziała, może będziesz się, kochana pani, spełniała w pracy, robiąc różnego rodzaju przetwory w domu i w ten sposób pracując na swój przyszły, lepszy byt, czy chociażby to, że tam gdzieś z piwniczki czy z komórki będzie można dobry dżemik wyjąć i te przetwory będą ci wychodziły. A być może twoją pracą będzie hobby zdrowego życia, tak? I na przykład codziennie będziesz chodziła czy chodził chociażby z kijkami i pracowała nad kondycją. Ale teraz słuchamy, czy zawodowo, czy hobbystycznie Louise Hay mówi do ciebie. W to, co robię, wkładam całą moją duszę i wiem, że gdy wykonam swoją pracę, jej owoce pozwolą mi nabyć jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń, czyli piękna karta, czyli pracujcie, pracujcie, wkładacie w serce w to, co robicie i nawet bym powiedział, oczywiście oczekujcie efektów, ale tak jakbyście to wszystko mieli sami dla siebie robić, tak? I myślę, że nagrody przyjdą z różnych sfer. Patrzymy, wyciągamy, zaraz potasuję i wyciągnę karty na trzy dziedziny życia. Oczywiście sprawy uczuciowe, finansowe i zdrowie, kondycja. Co dla panny na sierpień? Zobaczymy, co z przełożenia. Z przełożenia pierwsza karta sprawiedliwość. Druga karta szóstka mieczy. I trzecia karta ósemka pentakli. Możemy zrobić ów, to wy możecie zrobić ów, bo te karty są tak naprawdę dość dobre. Sprawiedliwość odchodzi do przeszłości, czyli jeżeli mieliście jakieś problemy czy z urzędami, czy z sądami,
czy z dokumentami, no to to powinno się jakoś wyciszyć, a być może się nie wyciszy, ale wy po prostu różne rzeczy załatwicie, bo karty mówią, załatwiaj wszystko, żeby mieć z głowy, czyli jeżeli masz jakieś sprawy właśnie urzędowe, sądowe, finansowe, które gdzieś musisz rozwiązać, to ta karta mówi rozwiąż, rozwiąż, żeby się uwolnić, żeby móc się zajmować tymi sprawami, które ci dadzą radość i również pieniądze, być może stworzenie czegoś hobbystycznie, a być może po prostu zarabianie pieniędzy. Niektóre też z was, drogie panny, staną przed takim dylematem, czy wydawać na podróż, a nawet jeżeli wydawać, to czy dużo i mało. Jak wydacie, to i tak zarobicie. Niekoniecznie w tym miesiącu, ale zarobicie. Sprawy uczuciowe i rodzinne dla panny. Sprawy zawodowo-finansowe dla panny. Sprawy zdrowotno-kondycyjne dla panny. I zaraz zobaczymy, kochane, jak to wszystko wychodzi. I już patrzę. Uczuciowo, rodzinnie karta głupiec, później karta śmierć, która nie oznacza śmierci fizycznej, i później piątka buław. Dobra. I teraz tak. Czy to jest dobry dzień do miłości? Czy to jest to dobry miesiąc do miłości? Nie. Czy to jest dobry miesiąc do relacji z rodziną, z dziećmi, z bliskimi? Nie. Może zacznę od końca. Mamy piątkę buław. O piątce buław ja bardzo często mówię, że są w tej samej drużynie, ale są przeciwko sobie. Tak? Czyli bym powiedziała, co to może oznaczać? Może oznaczać konflikty z partnerem, partnerką albo dziećmi, rodzicami, w zależności w jakiej konfiguracji jesteście. Ja bym powiedziała głupie konflikty, bo tak naprawdę kochacie siebie i powinniście za sobą obstawać, a tutaj będą takie trochę głupie gierki, kto ma rację, tak? Albo kto kogo bardziej, no nie wiem, dociśnie, tak? Natomiast karta śmierci bardzo wyraźnie mówi, przetnij te wszystkie gierki. Czy ty pogrywasz z kimś, czy ktoś z rodziny z tobą przegrywa? Przetnij. Głupiec, udaj, że czegoś nie słyszysz. Na pewno niekoniecznie dobry czas do poznawania nowych osób. Jeżeli już, to bym powiedziała, raczej nie traktujcie tych znajomości długoterminowo, szczególnie rozczarują was te, które będą poznane przez internet albo poprzez podróże. Głupiec mówi, bawcie się życiem, czy w stałych związkach, czy otwierając się na kogoś innego, zachowajcie lekkość, głupawkę, żyjcie wręcz bym powiedziała chwilą. W życiu waszych dzieci, jeżeli macie dzieci, może być jakiś właśnie ważny etap w życiu, być może tym się też będziecie denerwowały. Sprawy zawodowo-finansowe, sąd ostateczny, szóstka pucharów i szóstka buław. No to powiem wam, że dobrze, nawet bym powiedziała, że pewnego rodzaju przyspieszenie w sprawach finansowych. Dla niektórych osób z poznaku panny niewykluczone, że będzie jakaś reaktywacja wcześniejszych układów zawodowo-finansowych. Może ktoś, z kim już współpracowaliśmy, czy był w jakiś sposób ważny dla was w sprawach zawodowo-finansowych, się odezwie. Jeżeli chodzi o pieniądze same, to bym powiedziała bezpiecznie, ale bardzo dużo wydatków na wszystko to, co jest związane z domem, mieszkaniem lub rodziną. Nie wykluczam nawet, że może być jakaś uroczystość, czy rodzinna, czy koleżeńska, na którą wydacie pieniądze. Co jeszcze? Działać szybko, nie zawieszać się w sprawach zawodowo-finansowych, rozstrzygać różne sytuacje. Ale mam takie wrażenie, że ten sąd ostateczny szóstką pucharów mówi, coś z przeszłości wyjdzie. Może być dobre, może być złe, a może jakieś pieniądze dostaniecie, na przykład o których zapomnieliście, albo jakąś ważną informacją. No zobaczymy, jak u was to się wszystko zrealizuje. Gdybyście cierpiały na różnego rodzaju braki finansowe, to zachęcam do wzięcia udziału w webinarze płatnym. Informacja będzie pod filmikiem 8.8.2024, 3/8. Będzie rytuał do anioła bogactwa, bardzo silna medytacja finansowa i tak jak gdyby
zakodowanie w sobie, w swojej energii, w swoim ciele, duszy, energii dobrostanu, bez względu w jakim momencie jesteście. Warto być na tym na żywo. Pewnie jest 19 miejsc tylko wolnych. Dobra, idziemy dalej. Zdrowie. Dwójka denarów. Co oznacza dwójka denarów? Zwrócić uwagę na wszystkie podwójne stawy. To jest jedna informacja. Druga informacja, zwrócić uwagę na nogi. I trzecia informacja, doprowadzić do równowagi coś w organizmie. Znowu dwójka buław, czyli znowu zwrócić uwagę na podwójne narządy. Tutaj też bym zwróciła uwagę, może nie u wszystkich osób z poznaku panny, ale na pewno na krążenie w nogach. No i mamy pazia pentakli, czyli też sprawy związane stawowo-kostne. Na szczęście nic poważnego. Może też o zdrowie dziecka albo kogoś młodszego z otoczenia, chyba że jakiegoś zwierzęcia, możecie się martwić. Dobrze, kochani, jeszcze dla Was karta anielska na cały sierpień, czyli drogie, drogie panny, jaki anioł będzie Wam towarzyszył, na co zwraca on uwagę. I macie kartę anielską od archanioła Rafaela, oddychaj, czyli być może poprzez oddychanie, oczyszczenie, ale zaraz przeczytam, co archanioł Rafał mówi do Was. Weź kilka głębokich wdechów, wydychaj powietrze powoli, to pobudzi Twoją energię i uwolnić się od starych wzorców. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Przyszło mi do głowy, że przed urodzinami zawsze warto się oczyścić. Więc zachęcam Was, być może umiecie sami, to zróbcie to sami, a jeżeli nie, to wejdźcie na moją stronę www.tarot-warszawa.pl i poczytajcie o oczyszczeniu karmicznym. Przynajmniej raz do roku, albo przed swoimi urodzinami, albo przed zmianą roku kalendarzowego albo numerologicznego, warto się oczyścić. Kochani, weźcie z tego horoskopu co dobre, co złe, nie bierzcie i żyjcie radośnie, spełniając się w pracy i w życiu. Cześć!